Witam, elo, cześć! Siemanko! Witajcie, moi drodzy widzowie! No siema! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o, nie wiem jak go nazwać. Nie wiem, piosenkarzu, bożyszczy nastolatek? Chuj wie, gdyż mam do tej osoby dość mieszane uczucia. Z jednej strony jego anielski głos sprawia, że moje sutki pęcznieją niczym kulki styropianowe wrzucone do mrożnych wód Adriatyku, a z drugiej, jak na niego patrzę, to mam ochotę wypierdolić mu bombę na ryj. No dobra, panie i panowie, ludzie i ludziska, drogie nastolatki, przedszkolaczki, drogie nienarodzone jeszcze płody i szturmujące plemniki. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam Justina Biebera, no to zaczynamy! Tylko pamiętaj, żeby dać łapkę w górę, aby zasięg tego filmu był większy. Justin Bieber, a właściwie Justyna Bieber, to kanadyjski piosenkarz urodzony w 1994 roku w Kanadzie. I zapewne wszyscy teraz czekacie, żebym powiedział, jakim to Bieber nie jest leszczem. Ile miał w swoim ciasnym dupsku, ile brał do mordy i jaką on to nie jest. I szczerze, z 5 lat temu może miałoby to jakiś sens, gdyż wówczas faktycznie był jebaną. I być może ruch w dupsko brał z dupy do mordy, no ale jeżeli to lubił, to ja nie będę tutaj nikogo oceniał. No ale sami przyznajcie mi rację, że gdyby olać jego niedojebane początki, to w sumie nie ma sensu aż tak teraz się do niego przypierdalać. Fakt, że dalej zachowuje się trochę jak i wygląda jak, no ale kurwa, gość jest starszy ode mnie o rok, a ma już dziesiątki milionów na koncie, pewnie przerychał więcej lasek niż ja będę w stanie nawet w ogóle powąchać. Jest ustawiony na całe życie i może mieć już wyjebane dosłownie na wszystko. Fajnie jak na 21-latka. Z drugiej jednak strony jego menadżerowie i styliści odpierdolili naprawdę ciężkiego balasa, gdyż trzeba przyznać, że Justyna umie śpiewać, umie grać na instrumentach i Bieber pokazywał to już od małego, robiącego kupsko w pieluszkę maluszka. Gdyby pokierować jego styl i karierę trochę inaczej, albo przynajmniej na tyle, aby głupie cipe z gimbazy dalej go lubiły, a jednocześnie męska część odbiorców nie miała ochoty rozpierdolić młotkiem monitora lub telewizora, kiedy leci jego teledysk, to Bieber byłby postrzegany o niebo lepiej, tak jak na przykład Justin Timberlake. I szczerze, to bardziej wkurwiają mnie jego fanatyczne wielbicielki, które są w stanie nawet rzucać się na ślinę, jaką Bieber spluwa z balkonu, no kurwa. I choć obecnie Bieber się trochę ogarnął i wyjątkowo da się go słuchać i jednocześnie obejrzeć teledysk nie wkurwiając się, to jednak początek jego kariery pozostawił w ustach wszystkich delikatny posmak gówna. Gówno. Zresztą wystarczy odpalić sobie jego kawałek Baby na YouTube. Jest on najbardziej zminusowanym filmem w internecie. Serio, kurwa. Gdy ktoś pozna jego twórczość zaczynając od współczesnej, to praktycznie nie ma powodu do odruchów wymiotnych czy krwawienia z odbytu. No może odziubineć. Witam, elo, cześć! Siemanko! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o aktorze, który, no trzeba przyznać, zapewne jest troszeczkę smutny, gdyż bidulek nie może zdobyć upragnionego Oscara. I nie mówię tutaj o tych zajebistych lodach, które wpierdolałem za młodu i których oczywiście gimby nie znają. Panie i panowie, łosie i łosięta. Drodzy studenci, farmaceuci, lekarze i sprzedawcy hot dogów. Z wielką przyjemnością przedstawiam wam aktora, przystojniaczka, prawdziwego Alvaro z wąsem, seksownego blondynka, mistrza sceny płaczu. Człowieka, który o mało nie uratował Titanica. Mówiąc krótko, Leonardo DiCaprio, no to zaczynamy! Leonardo DiCaprio, a właściwie Leonardo Giovanni Giorgio Franchetti Montefritti Franchetti Mare Anale Cuvallo Franchetti DiCaprio to amerykański aktor niemiecko-rosyjsko-włoskiego pochodzenia. Typowemu Polaczkowi Biedaczkowi zarabiającemu 1200 zł kurwie jebanej. DiCaprio najprawdopodobniej kojarzy się z główną rolą w Titanicu, gdzie Leonardo zagrał standardowo przystojniaczka, odrywacza, romantyka, elegancika, no mówiąc krótko, wcielił się w rolę Andrzeja Dudy za młodu.
ci bardziej wtajemniczeni znają DiCaprio z filmu Impotencja. W internetach Leonardo znany jest głównie z tego, że nie zdobył jeszcze Oscara. I szczerze, to patrząc na to, jak wiele łez, potu i krwi polała się w filmach, w których on grał, to kurwa. Nie może tak być, że Leo nie ma Oscara. Ta cała komisja wyciągnięta chuja się zna na aktorstwie i pewnie daje Oscara tym, co im kałę pod ladą albo zafundują zastrzyk dodatkowej kapuchy. I jeżeli do premiery tego odcinka Leonardo DiCaprio nie zdobył jeszcze Oscara, to na pocieszenie redakcja BoardBob TV pod przewodnictwem 10 głównych członków Rady Starszych Międzynarodowego Instytutu Wyższego od Spraw Pudzianologii w Honolulu wręczają DiCaprio złotego dildosa za zasługi dla międzynarodowej kinematografii. Gratulujemy, Leo! Swoją drogą, DiCaprio pomimo braku Oscara ewidentnie na swoim aktorstwie dorobił się sporej kapuchy. Podobnie jak Jarosław Pasza Biceps na Counter-Strike'u. Widać to szczególnie po tym, jak od czasu do czasu wypierdala swoje szlacheckie jądra na jachcie za 200 milionów dolców. Mało tego, na tym jachcie przeważnie jest tyle cipeczek, że nie zdziwiłbym się, gdyby poza kadrem zdjęć dostępnych w internecie siedział sobie Dan Bilzerian i wciągał koks z dupska jakiejś prostytutki. Nie zdziwiłbym się również, gdyby na tym jachcie razem z nimi opalał się sam Pudzian czy Barack Obama. Hello, this is your former president Barack Obama, and I just want to tell you I know how to beatbox with a little bit of... Yeah. Zapewne spytacie, dlaczego tak szanowany w świecie biznesu i elegancki człowiek jak pan prezes naszej redakcji nie widnieje na tych zdjęciach. Otóż odpowiedź jest prosta. On je po prostu samemu pstrykał na uprzejmą prośbę DiCaprio. Na samym początku bardzo bym was prosił o zostawienie tutaj łapki w górę, aby zasięg tego filmu był większy, gdyż chodzi tutaj o bardzo poważną sprawę. Sprawa jest na tyle poważna, że naprawdę z całego serca proszę was o pozostawienie łapki w górę, bowiem tak jak już wcześniej wspomniałem, chodzi o bardzo poważną sprawę. Sprawę niebywale ważną, co powoduje, że musicie zostawić tutaj łapkę w górę, gdyż rzeczy ważne wymagają rozgłosu, dlatego właśnie, tak jak wspomniałem na początku, dajcie łapkę w górę pod tym filmikiem w celu poszerzenia jego zasięgu, gdyż chodzi tutaj o istotną sprawę. Dlatego zostawcie łapkę w górę. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to naprawdę prosiłbym was o pozostawienie pod tym filmem łapki w górę, gdyż nie jestem pewny, czy wcześniej wspomniałem, ale chodzi tutaj o bardzo poważną rzecz. Dlatego też zostawcie łapkę w górę, naprawdę was proszę. I oczywiście jeszcze raz bardzo was proszę o pozostawienie łapki w górę, gdyż tak jak widzieliście, sprawa jest niezwykle poważna. Pozdrawiam i pamiętajcie, żeby dać nam łapkę w górę.